Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich, bardzo serdecznie. Ja szczególnie witam po dłuższej przerwie. Dzień dobry, to by Michaelu. Dzień dobry, wieczór, drodzy widzowie. Tak, robimy audycję o baśniach i bajkach, ma niezobowiązująca, ponieważ stwierdziłem, że skoro jest środek wakacji, jesteście leniwi, właśnie przed chwilą się dowiedziałem od Mewkora, w których aspektach to też wypomnimy. Natomiast ja też jestem leniwy, Mewkor jest pracowity, ale może się też trochę rozleni, zwłaszcza przed naszym zjazdem, który zbliża się wielkimi krokami, do którego też się trzeba przygotować, w związku z czym tutaj jak gdyby też jest potrzebny spokój i skupienie. Nie wiem, jak u ciebie przygotowania mentalno-wykładowe u mnie w toku, ale nie będę zdradzał. Natomiast autorem tematu jestem ja, temat spontaniczny o baśniach, bajkach i bajaniu i czym to jest, i czy to jest prawda, i czy fikcja. Bardziej dzisiejsze nagranie będzie nastawione na to, żebyśmy się trochę pośmiali, jak swojego czasu opowiadając o naszej wielkiej wyprawie na Madagaskar. Dzisiaj też możemy potrącić się bajkami o Madagaskarze, bo też takie są. Poza tym obecność Mewkora mam zamiar niecnie i cnie wykorzystać do tego, żeby posłuchać, jaki jest opinia świata nauki w kategoriach mitologii, jeśli chodzi o bajki przerabiane na przykład na opowieści biblijne, bo tak mi się dzisiaj rano skojarzyło, że w Biblii jest dużo bajek. I teraz pytanie, czy to są bajki, które mają nas programować, czy to są informacje zczytywane z Matrixa, które mają nas uprzedzić nadchodzące wydarzenia, czy Biblia jest instrukcją obsługi, czy bajki są instrukcjami obsługi i tego typu zagadnienia mnie męczyły dzisiaj, tak delikatnie, w związku z czym myślę, że to będzie jakby trzon naszego dzisiejszego nagrania. Co ty na to, drogi Mewkorku? Bardzo chętnie. Właśnie staram się zanotować to pytanie, bo było rozbudowane tam na 3 czy 4 fragmenty. Najwyżej będziesz powtarzał, ja będę stopował, podzielimy je, te bajki z Biblii. No generalnie rzecz biorąc, taki rozgrzewkowy temat, jeśli chodzi o bajeczki, jak najbardziej dobry, ciekawy, zwłaszcza, że będziemy dzisiaj bardziej w klimatach boskiego ciała, które robiliśmy w przeszłości, ale też będzie trochę takiej merytoryki związanej z tym, czym jest bajka, czym jest baśń, jak to się ma do mitów i legend, jakie są relacje. Chcesz, to odpowiem ci jak najbardziej i od strony tej takiej świata sztywnej nauki, w rozumieniu nauki laboratoryjnej, jak i nauki w rozumieniu humanistycznej. Nie ma żadnego problemu, bardzo chętnie. Natomiast ja w tej całej mojej idei audycji o baśni przede wszystkim miałem w zamyśle to, żeby porozmawiać z tobą, Mewkorze, o tym, czy na ile nasza rzeczywistość jest predestynowana przez baśnie wymyślane lub opowiadane przez chociażby polityków, ale nie tylko. Na ile zaadaptowane są baśnie z otoczenia, które my traktujemy jako, no tak, przecież tak było napisane, już nie mówię koniecznie w Biblii, ale bo tak było napisane w Świętej Księdze, więc to się wydarzyło, to jest chyba oczywiste. I teraz pytanie, czy ta baśń była w tej Świętej Księdze napisana, żeby się wydarzyła? Czy ona się wydarza, ponieważ energia ludzka w nią tak bardzo wierzy, że słowo staje się ciałem? Wiesz, o co mi chodzi? Ja wiem, że odwalnąłem z grubej rury teraz, ale wiem, że mamy mało czasu, więc chciałbym... Nie, w żadnym wypadku. Bardzo dobre pytania. Tylko, że tak jak powiedziałem, już poprzednim razem zadałeś... Wystrzeliłeś jak z karabinka serią pytań. Ja wynotowałem już 3. Okej. Okay. I właśnie, żeby to dookreślić wszystko, a w głowie mówiąc o tym wszystkim, a w głowie mam słynny case kreskówki o Simpsonach. Okay. Rozumiesz, o co mi chodzi. To Simpsonów zostawimy na sam koniec. Na sam koniec, dobra. Kazus Simpsonów, bo rzeczywiście korzystają oni z motywu i z modelu bajki, motywu bajki, natomiast może wróćmy do samego początku. Z tym motywem bajki Simpsonów, czy nie jest, to kolejne pytanie będzie, czy nie jest tak samo jak z motywem wielu tak zwanych przepowiedni, chociażby Nostradamusa, to znaczy te przepowiednie zawsze są odkrywane w momencie, jak to coś się już wydarzyło. Tak, zgadza się. Czasami podpasowywane wręcz pod to, co się już wydarzyło, tak? No to tak, zostawiłbym na Simpsonów na sam koniec, aby tłumaczyć ci dlaczego. Dlatego, że zadałeś w sumie dużo ważniejsze i dużo ciekawsze pytania niż sami Simpsoni, bo temat Simpsonów być może nawet bez rozdrapywania ich po zaadresowaniu pierwszych pytań, które zadałeś, być może się sam odpowie, a jak nie, to będzie go bardzo łatwo wtedy wyjaśnić. Niemniej,
twoje pierwsze pytanie było odnośnie tego, czy bajki albo baśnie opowiadane przez, czy generalnie pojawiające się w naszym życiu, w otoczeniu, czy one są prawdziwe, tak, w rozumieniu takim, czy skąd one się biorą, czy to one są jakąś, powiedzmy, metastrukturą życia, czy to jest taki konstrukt sztucznie budowany, który to my ożywiamy, tak? To też. To było jedno z tych pierwszych pytań. Więc żeby ci też jeszcze troszkę wtrącić, jakby rozjaśnić ten mój no, chaotyczny trochę koncept w głowie. Oparłem się o tym, on zresztą naszych rozmów sprzed kilku miesięcy, naszych audycji, oparłem się o to, że w ostatnich czasach przecież tak głośno i dużo jest o tak zwanych rasach gadzich, które rzekomo rządzą na świecie i nagle zestawiamy to z bajkami, które znamy od dziecka, ale wcześniej nie łączyliśmy, nie konotowaliśmy ich w ten sposób, na przykład baśń o bazyliszku czy baśń o smoku wawelskim, prawda? Zgadza się. I teraz jeżeli znamy te teorie mówiące o kosmicznym pochodzeniu ras, na przykład gadzich na Ziemi, to nagle mówimy takie, o kurczę, a może ten bazyliszek i ten smok wawelski to żyły naprawdę, nie? Okej, okay. To jest tak zwana rekonstrukcja bajki lub baśni, a dokładniej rekonstrukcja legendy i mitu, bo nieprzypadkowo łączę po kolei te wyrazy, na potrzeby współczesne. I dlatego pozwól, że zadam, że niejako zreformuję wstępne pytanie, które podsunąłeś, które ja wyłapałem, tylko ono poszło taką serią, że nie jestem w stanie go zacytować idealnie. Okej. Więc twoje pytanie mniej więcej było takie, czym są i co to są bajki, baśnie i jaka jest ich relacja do świata prawdziwego, zewnętrznego? Na to pytanie w ten sposób sformułowane na początku należałoby odpowiedzieć. Przepraszam za być może taką znowu akademicką manierę, ale po prostu w ten sposób będzie nam łatwiej zrozumieć tematykę. Po pierwsze, terminy bajka, baśń, legenda, mit nie są zamienne, ale są ze sobą niesamowicie mocno powiązane. Dlatego, że na gruncie badań i analizy każdego z tych poszczególnych terminów, czyli od góry idąc mitu, legendy, baśni, a następnie bajki, każdy z nich jest formą konstrukcji pochodnej od mitu. I każda z tych kategorii narracyjnych, literackich, czy generalnie form przekazu treści ma konstrukcję wywodzącą się od konstrukcji mitologicznej. I teraz ja specjalnie wskazałem pewnego rodzaju stopniowanie, bo ono wynika ze stopnia złożoności i oparcia o oryginalne archetypy. I dlatego trzeba sobie uświadomić i odpowiedzieć na pytanie wstępne, które odpowiadał z wielką radością dziadek Campbell i dlatego ja też z tego względu straszliwie się uściszyłem, jak zadałeś to pytanie. Czy mit jest częścią świata, czy to my go tworzymy? My jesteśmy mitem, świat jest całym mitem, wszystko, co jest w świecie, jest jednym wielkim mitem, który się wokół nas kręci, w którym my jesteśmy głównymi uczestnikami tego mitu. Mit jest nieodzowną częścią, mechanizmem natury i rzeczywistości. Dlatego ja z taką pasją analizuję mity i dlatego to jest część życia, której się poświęciłem, którą chciałbym ludziom przekazywać jako formę wiedzy, żeby zrozumieli to, że to nie są jakieś takie bajania, głupotki, które są pieśnią przeszłości. Mit istnieje w naszej mentalności i mit istnieje w naszych życiach codziennie. Nawet w współczesności super oderwanego od jakichś elementów duchowych człowieka, czy nawet u osoby, która jest kompletnie, ale to kompletnie zanurzona tylko w materializmie, czy na przykład postrzega świat jak nasz tutaj pojawiający się kolega Gozer. Nawet Gozer codziennie przeżywa mit i teraz swój własny mit, swoich sytuacji i swojego postrzegania oraz prób, które przed nim stają. Czym jest mit? Mit jest podstawowym mechanizmem naszej rzeczywistości i tego, jak my ją dekodujemy na poziomie antropologicznym, czyli na poziomie najbardziej ludzkiego rozumienia. I teraz, jeżeli spojrzymy na mit jako taki pierwotny przekaz elementów człowieka w relacji ze światem, cześć demonku,
to nagle dostrzegamy, że pojęcia takie jak archetypy, czyli takie wzorcowe postacie obecne w micie, pojawiają się we wszystkich pozostałych formach, czyli zarówno w legendzie, w bajce i w baśni. I teraz legenda jest to ta forma przekazu ustnego, która jest już sformalizowanym mitem, zachowanym w kilku lub kilkunastu formach, ale utrzymującym najważniejsze elementy mitu, czy nawet całego cyklu zestawu tradycji mitologicznych, i dlatego legendę zwykle najbliżej umiejscawia się obok mitu. Mit, można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju schematem, modelem narracyjnym, wokół którego buduje się każda życiowa narracja, zaczynając od naszych indywidualnych, prywatnych narracji, przez wszelkie narracje wytworzone przez człowieka. Każda książka, każdy tekst, każda historia, w której pojawiają się jacyś bohaterowie, opiera się i kręci się wokół motywów skonstruowanych i które da się zdekonstruować na mity. Każda. Jedne są po prostu w tym lepsze, inne gorsze w realizacji tego modelu, natomiast ten model zawsze jest możliwy do zastosowania. Legenda to kompleks takich mitów. I teraz przechodzimy do bajki i baśni. Bliższą pod względem mitologicznym jest baśń, dlatego że baśń jest uznawana za generalnie bardzo bliską mitom. Baśń tym się różni, że jest wypełniona elementami odrobinę odróżniającymi, znacząco się zniekształciła i zachowała się w lokalnym folklorze. To znaczy w baśni mamy więcej czynników folklorystycznych i więcej elementów mitologicznych zaginionych. Niemniej, na przykład jeśli chodzi o mitologię węgierską, to poznajemy ją z tak zwanej baśni mitologicznej. I efektem tego jest stworzenie narracji, która przekazuje nam elementy mitologiczne, a które zachowały się w formie folklorowej jakiegoś takiego dłuższego przekazu. Cóż tu, demon, nie wymuszaj, nic nie dostaniesz. Czego efektem jest sformułowanie się czegoś, co jest nam bliższe, czyli właśnie takich lokalnych przekazów, lokalnych tradycji. I co jest ważne, baśń tutaj w odróżnieniu od legendy, o ile legenda żyje swoim własnym życiem i jest przekazem skonstruowanym bardzo zbliżonym do historii, o tyle baśń to już jest ta kategoria, którą częściej się odsuwa od historii, a zachowuje się jako tradycje kulturowe, folkowe, równocześnie wskazując na to, że wiele baśni jest zbudowane narracyjnie, nie musiało być samo w sobie mitami, ale zachowuje elementy wyniesione z lokalnych mitów. Czyli krótko mówiąc, zachowują się elementy postaci mitologicznych, wszelkiego rodzaju systemów. I teraz moglibyśmy pokazać to na przykładzie Boruty. Boruta jest elementem mitu, który się realizuje w danym obszarze, w obszarze Łęczycy. Wokół Boruty była pierwotna jedna lub dwie główne legendy, ale wokół samej tej postaci następnie zaczął się rozwijać cały folklor, z których obudował się dużą ilością historii, z których tylko część jest autentycznym, oryginalnym mitem i oryginalną legendą, w rezultacie czego narosły baśnie. I teraz dochodzimy do ostatniego etapu, czyli bajek. Bajki to te najbardziej swobodne formy postmitologiczne, czyli wywodzące się od mitu, które zawierają tą wartość mityczną, które zawierają elementy archetypowe, ale najbardziej swobodnie odnoszą się do świata człowieka, do oryginalnych terminów z tego świata człowieka. Oho, mam podejrzenie, że telefon dzwoni w drugim pokoju, więc demon postanowił go odebrać. Chyba będę musiał odejść na sekundę od mikrofonu, żeby psa uspokoić. Generalnie pomysł... Michael, możesz na sekundkę przejąć, bo chyba muszę demona uspokoić. Oczywiście, że mogę. Daj mi sekundkę, zaraz wrócę do końca tej bajce. No właśnie, a mnie to, co właśnie Mefkor zaczął rozwijać, aż sobie zacząłem notatki robić, bo tym bardziej mnie interesuje właśnie zastanawianie, bo moje zastanawianie się było o tym, że jestem właśnie na bieżąco teraz z lekturą baśni słowiańskich. Taką książkę, zresztą wiecie, bo mówiłem jakiś czas temu, nabyłem drogą kupna,
księgarni wysyłkowej, nie będę reklamował, i czytam baśnie słowiańskie, które są podzielone na grupy etniczne, to znaczy są to baśnie chorwackie, czeskie, bułgarskie, rusińskie, rosyjskie i tak dalej, polskie. I te baśnie mają taką jedną wspólną cechę. One, ja nawet się tak trochę zaśmiałem, że one mogą być rozczarowaniem dla ludzi, którzy się spodziewają jakichś niesamowitych opowieści mitologicznych, a te wszystkie bajki mają jedną wspólną cechę. One są bardzo proste, jeśli chodzi o to, co te bajki przekazują. One przekazują bardzo takie uniwersalne, proste, światowe, ludzkie normy i zachowania, kreują pewnego rodzaju postawy i uczą, generalnie uczą, są, ale są przy tym wszystkim bardzo proste, to znaczy tam nie ma rozwiniętych teorii i jakichś historii, które ciągną się przez setki stron, tylko bardzo często te bajki zawierają, nie wiem, góra jedną, dwie strony książki i to... Przy czym wyciągnięcie, ja jestem taki zaskoczony mile i niemile po przeczytaniu kilku bajek, kurczę, to takie krótkie, bardzo proste, a ile by podało, nie? I teraz się, dlatego że bajka jest formą najprostszej transkrypcji mitu, to znaczy zostały zachowane elementy głównych motywów mitycznych i zachowane te, używamy tu terminu jungowskiego, chociaż go nie lubię tego wiązania go z Jungiem, bo moim zdaniem Jung go ukradł i sobie poprzypisuje się go Jungowi, a on z Jungiem niewiele ma wspólnego, czyli archetypów. Archetypy i generalnie rzecz biorąc cała koncepcja mityczna w bajce odnajduje się w formie najprostszej. Dlatego też wspomniałem, że bajka najluźniej opiera się o motyw kontaktu ze światem człowieka, ale zawiera najważniejszy trzon, a mit jest zawsze osadzony w człowieku. Dlatego w bajkach następuje bardzo często antropologizacja zwierząt, wymiana postaci ludzkich na zwierzęce, gdzie zwierzęta symbolizują jakieś konkretne cechy, przywary człowieka, które de facto to, że dane zwierzę reprezentuje, to już sama symbolika tego zwierzęcia jest związana zazwyczaj z symboliką mityczną i z połączeniem relacji symbol, a jego rozumienie, który jest typową naturą mitów i mitologii. I teraz kolejnym elementem, który tu wspomniałeś, to jest to, że te bajki przekazują kluczową jakąś wiedzę w tak krótkiej treści. No bo to jest dosłownie skompresowana, wyciągnięta esencja mitu, tylko podana w najbardziej naiwnej formie. Czytaj, bajka może być jak najbardziej przaśna, może być jak najbardziej śmieszna, wręcz momentami małostkowa czy pokraczna, ale ma za zadanie przekazać naukę i wiedzę i meritum. I to jest dlatego ważne, bo bajki są skierowane do najmłodszych odbiorców. To znaczy, bajki były taką formą ekspresji mitu, która miała dotrzeć do najmłodszego pokolenia i przekazywać w sposób, edukować w sposób najprostszych o wartościach, zanim te osoby, czyli dzieciaczki, będą gotowe do tego, żeby przyjmować bardziej skomplikowane narracje, takie jak baśnie, a następnie formy zaawansowane, czyli oryginały, czyli legendy. Legendę nie przekazuje się każdemu, natomiast już baśnie lokalne jak najbardziej można podać i baśnie będą taką sformalizowaną formą pisaną, zaś bajka to jest taka powiastka, to jest ten ustna forma przekazowa, która będzie się zmieniać w zależności od narratora. Każdy, kto będzie opowiadał, będzie zmieniał tą bajkę o jakieś tam detale, ale jej główny sens, meritum jest zachowane. Ale teraz zobacz tą opozycję, która w sumie wprowadza w błąd. Mówię teraz, mam na myśli to, że przyjęło się takie powiedzenie pejoratywne, a bajki mi pan tu opowiada. Czyli opowiada pan historie nieprawdziwe, bzdury, coś wyciągniętego zupełnie nie z kontekstu i tak dalej. A z bajką jest dokładnie odwrotnie, przepraszam, tylko chciałem dokończyć. I zacząłem się zastanawiać, czy celowo nie jest deprecjonowana istota i rola bajki. Dokładnie tak. Zauważ, że to sformułowanie jest stosunkowo młode. Jeżeli byśmy się nad nim pochylili i skupili, to zakładam, że znaleźlibyśmy jego korzenie najwcześniej w polskim pozytywizmie, czyli okresie, kiedy nastawiano się na pracę u podstaw, pracę przy takich przyziemnych rzeczach, skupiając się na realizacji takich codziennych, powiedzmy, obowiązków, pracy na odbudowę kraju i tego typu rzeczy.
Natomiast to wydaje mi się, żeby było najmniej dalsze miejsce, gdzie pojawia się to sformułowanie. Nie sądzę, żeby ono było dużo starsze w języku polskim, gdyż bajki w Polsce do powiedzmy XVIII-XIX wieku stanowiły trzonowe, kluczowe miejsce w literaturze, w przekazie, w komunikacji. Dość powiedzieć, że do epoki, i to dlaczego mówię o pozytywizmie że to on prawdopodobnie zmienił naturę bajki. Dlatego, że bajka w pewnym momencie była wykorzystywana bardzo mocno przez romantyzm. Romantyzm sięgał po baśnie i po bajki, jeśli chodzi o gatunki literackie, w konsekwencji czego ten baśniowo-magiczny schemat i wskazanie tradycji przyszłości oraz tego etnicznego kontaktu z czymś nadprzyrodzonym, czymś sakralnym, tym generalnie takim prawdziwym sakrum natury, ale i rdzenia mitu, zostało przez pozytywistów skupionych na materialnej pracy, na konieczności odbudowy i takim kombinowaniu, jak tu pod okupacją posunąć się do przodu, a być może i troszeczkę wpływów tych okupantów, i nie tylko, którzy chcieli nas troszeczkę kompletnie stemperować w stosunku do naszej własnej kultury i jakichś idei ambitnych w postaci niepodległości, własnej wolności. Wtedy doszło do tej deprecjacji, dlatego że uznano, że romantyzm to było to coś, co doprowadziło nas do katastrof, co jest nierealistyczne, jest głupie w rozumieniu krytyki po prostu tego ruchu jako takiego, w przeciwieństwie do dobrej etyki pracy. Zobacz, że to jest typowy przełom XIX-XX wieku, czy też XVIII, nawet XIX, ale bardziej ten XIX wiek, kiedy mamy te efekty postrewolucji przemysłowej, wielkie faktorie, ludzi, którzy po prostu zasuwają i cały czas, całe ich życie kręci się wokół pracy fizycznej i wytwarzania produktu. W tym miejscu bajka pozostaje, staje się już, zostaje odsunięta tylko na potrzeby dzieci i jakąś taką rzecz, którą zostawia się dla dzieciaków, dorosły człowiek, czy generalnie człowiek, który pracuje, czy w ogóle żyje na poważnie, nie ma czasu na, cudzysłów, takie głupoty. Taki został zbudowany konstrukt, kompletnie niepotrzebny. I my troszeczkę z nim zostaliśmy. On gdzieś tam mentalnie nam został z tego względu, że niestety, ale no dalej żyjemy tak naprawdę w systemie materialnym klepania i lecenia z dnia na dzień tylko nad wyprodukuj, sprzedaj, namnóż dochód niekoniecznie dla siebie i leć dalej. I nie masz czasu na siebie, przez co odsunięcie od tych podstawowych treści antropologicznych zawartych w bajkach, baśniach, mitach powoduje tak wiele problemów, które my mamy obecnie, psychicznych, zdrowotnych. Dlaczego? Dlatego, że człowiek nie podąża za swoim powołaniem, nie podąża za swoją drogą, nie podąża za swoim czuciem. Campbell nazywał to follow the bliss, podążaj za tą niesamowitą częścią, tym czymś, co sprawia ci radość, sprawia, pociąga cię za sobą. Chińczycy nazywają to Tao, Dao, droga. Japończycy Do, dokładnie tak samo, czyli droga po japońsku. Wszystkie te sformułowania odnoszą się stricte, znajdź swoje miejsce, znajdź coś, co się sprawia przyjemność i w czym jesteś dobry, realizuj się w tym. A spójrzmy naturalnie. Każdy z nas częściej patrzy na to, co wsadzić do garnka i robi wszystko, byleby dostosować się do wymogów świata zewnętrznego, tych takich norm ekonomicznych, w których zostaliśmy umiejscowieni, zapominając o tym, że jest człowiekiem i on też ma swoje potrzeby. Człowiek jako struktura, nie tylko biologiczna, ale i duchowa, ma pewne potrzeby. I te, o tych potrzebach uczą nas baśnie, legendy, mity, przede wszystkim mity, a w swojej najbardziej podstawowej formie bajki, bo bajka jest tą najbardziej uproszczoną formą mitu. No dobrze. Z tymi bajkami teraz przypomniało mi się, wiesz, to, co ty mówisz właśnie o tych potrzebach materialnych naszych, egzystencjalnych. Nie wiem, przypomniał mi się wypowiedź jednego z moich takich znajomych, to jest mąż mojej koleżanki, która jest, powiedzmy, że zajmuje się literaturą. On kiedyś jej powiedział, że to całe bajanie, on to tak zawsze mówi, to całe wasze bajanie środowiska literackiego powoduje, że gdyby wszyscy pisali tylko historie i bajki, to świat umarłby z głodu. Jakby nie docenia roli, jest takim mega materialnym człowiekiem, nie docenia roli edukacyjnej, chociażby tego, że sam jako człowiek
wyrósł z baśni i z bajek i pewnie nieraz zupełnie nieświadomie w życiu, nawet swoim biznesowym, kieruje się rzeczami, które zdobył, czy wiedzą, którą zdobył właśnie w ten sposób. Gorzej, świadomie cały czas się tym stosuje, tylko sobie tego nie uświadamia, to znaczy wypiera tą świadomość. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że zasadniczo wszelkiego rodzaju produkcje, które, z którymi się stykamy, popkulturowe, w szczególności filmy i seriale, są skonstruowane w najbardziej optymistycznym założeniu na micie, a zdecydowana większość na bajkach albo baśniach. Więc nie bez powodu mówi się, że ale bajki oglądasz, kiedy ktoś ogląda serial, w którym dzieje się dużo akcji i wiele z tych rzeczy wydaje się być nierealistycznych. I dlatego ja też zachęcam czasami do analizy niektórych produkcji telewizyjnych czy internetowych, strumieniowych z przeróżnych streamingów z tej prostej przyczyny, że w swoim przekazie, w tym meritum, one zawierają często treści bezpośrednie, które są tak zakodowane, że nasza podświadomość je odbiera, bo je rozumie. To, że my w tych obrazach nie rozumiemy, że jest nam treść przekazywana, to już jest problem, którego my zostaliśmy nauczeni. Czyli to, że my nie rozumiemy tego, że przychodzi do nas przekaz, który jest nam wkodowywany. I tu dochodzimy do pytania, które zadałeś. Czy to jest tak, że ktoś nam opowiada jakąś bajkę albo baśń, częściej mówi się, że ktoś opowiada bajkę, a potem ona staje się rzeczywistością. Jak najbardziej jest tu ta relacja z prostej przyczyny. Dlatego, że oryginalna bajka, taka historia, jest zakodowanym mitem. Ten mit, skonstruowany z odpowiednich elementów, jest uniwersalny i każdy z nas odbiera go na poziomie najniższym, antropologicznym, wewnętrznym, w sposób nieuświadomiony. Na tym etapie tak naprawdę większość treści, która dociera do nas na poziomie świadomości, jest decyfrowana czasami, mimo że nam przechylatuje z ucha do ucha, jest decyfrowana wewnętrznie, często bez udziału naszego świadomego myślenia. W efekcie dostajemy pewne role, które zostały nam przekazane. Antagonista, protagonista, wyzwanie, przeciwnik, pokonać przeciwnika, stanąć do walki ze smokiem. Smok może reprezentować czy to jakiegoś określonego przeciwnika, jakąś instytucję, Unię Europejską, czy cokolwiek innego, czemu, co się przedstawia w roli tego mitycznego smoka do pokonania, bohatera, w którym umiejscawia się chociażby polityka, który staje i przed wyzwaniem obrony społeczności, przed tym potworem z mitu wyciągniętego i w ten sposób mitologizuje się daną postać na poziomie, który jest dla nas kompletnie z jednej strony absurdalny, bo nie myślimy o tym w ten sposób na co dzień, natomiast nasz organizm, nasza ludzka psychika, nasz mechanizm, ten wewnętrzny system podświadomości odczytuje te symbole w ten sposób. Osoby, które zajmują się tak zwanym spin-doktorstwem, czyli generalnie nakręcaniem polityki, kręceniem spinów, czyli tworzeniem historii, układaniem narracji, bajek, baśni, znają ten mechanizm, nie zawsze kompletnie uświadomione, że on skąd on pochodzi i w jaki sposób działa, ale znają mechanizmy budowania tych narracji w taki sposób, żeby one się podświadomie odczytywały. Więc kiedy my dostajemy kod w postaci jakichś sformułowań polityka, które się mają zrealizować, to idzie to dwufalowo. Po pierwsze, nasza podświadomość i my jako ludzie przyjmujemy ten komunikat, odbieramy go jako czystą informację i ta informacja zostaje przetworzona, w konsekwencji czego my nie tyle ją akceptujemy, co jesteśmy świadomi, pojawia się w nas po prostu ta świadomość na zasadzie okej, to się może wydarzyć. Dostałem informację, więc jak coś takiego zaistnieje, to wiem, jak to rozkodować i co się wydarzyło. Dlatego buduje się narrację właśnie na poziomie bajki czy takiego schematu, bo bajka jest schematem oryginalnego mitu, więc wracając do modelu mitycznego, rozbiera to się w naszym organizmie i my się wręcz nakodowaliśmy na to, zostało nam zakodowany dany przekaz, że coś nastąpi. A druga kwestia jest taka, że przy okazji, jako istoty twórcze, kreacyjne, wysyłamy w to energię, w rozumieniu takim, że dostaliśmy schemat, który ktoś chce zasilić i ktoś, wpisując się w te role archetypiczne, niejako czerpie z naszej energii na poziomie, w którym my nie jesteśmy do końca świadomi kontroli tego aspektu. Czyli mówiąc bardzo dosadnie, zachodzi sytuacja, w której ktoś wpisuje się w rolę, które my byśmy zasilali energią w sposób absolutnie dla nas naturalny.
bo są to role, w których my sami siebie stawiamy. My codziennie przeżywamy te role i ktoś nam po prostu wstawia się w tą relację, przez co realizuje się dana sytuacja. I stąd jest to powiązanie z kanalizowaniem energii. Także bajka wydarza się za sprawą podwójną, pierwszej, z pierwszej strony naszej akceptacji i naturalności dla nas, czyli wydarzenia z bajkowo, narracyjnie ubrane, będą się wydarzać, bo my je zaakceptowaliśmy i one nabierają tej natury spełnialności w rzeczywistości, sprowadzenia do tego świata materialnego, a po drugie są ukierunkowane, kierunkujemy do tego energię, wysyłamy ku temu energię w sposób kompletnie uświadomiony, ze względu na to, że to są naturalne procesy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Ta energia i tak zostałaby wykanalizowana gdzieś na zewnątrz, natomiast ktoś tutaj w bardzo rozmyślny sposób, być może nieświadomy kompletnie tego, powiedzmy, energetyczno-duchowego tła tego mechanizmu, ale układa te działania, bo wie, że a, to się zawsze udaje, to tak działa. No, cytując naszego panującego na naszych, powiedzmy, nizinach polskich maestro Matiego, zacytował on klasykiem: to niemożliwe, że ludzie są aż tak głupi, że to działa. To jest dokładnie odwrotnie. To znaczy on ze względu na to, że sam nie rozumie, mówi, że to jest tak genialny mechanizm. Ten mechanizm jest tak podstawowy, że on musi działać. To Mati jest za głupi, żeby go zrozumieć. Właśnie, bajki opowiadane przez polityków. Oczywiście nie wkładam je między bajki, które są bajkami tymi edukacyjnymi, ale wiesz, no właśnie, nie wiem, chociażby zestawiając, znaczy Simpsonów bym tu nie podciągnął pod to za bardzo, ale to, że jak ale często... To jak najbardziej to samo. Natomiast zaraz do tego... Drążewki, tak, dryfuje lekko w kierunku, na fali, w kierunku tak zwanej samospełniającej się przepowiedni, nie? Zgadza się. No to właśnie to przedstawiłem tu ten mechanizm, czyli z jednej strony my otrzymujemy kod, który jest zapowiedzią czegoś, że coś się wydarzy, który to kod my znamy, jest zakodowany w taki sposób, my go odbieramy jako komunikat zero-jedynkowy, my przyjmujemy go i akceptujemy, że okej, jest taka informacja dobra, w rezultacie czego ktoś, kto chce zrealizować, przeprowadza to, a my odczuwamy samospełniającą się przepowiednię, dlatego że gdyby nam wcześniej nie zakodował tego przekazu w formie zapowiedzi takiej czy nie innej, narracji bajkowej czy bajek opowiadanych przez polityka, która się nagle spełnia, to my nie mielibyśmy uczucia samospełniającej się przepowiedni, bo tłumaczę, że na poziomie mitologicznym każda nasza historia to jest samospełniająca się przepowiednia. Jak my się nastawimy do tego, że dane wyzwanie zawsze się przewali, w rozumieniu takim, że nie powiedzie się nam próba, przed którą stajemy, to automatycznie wpędzamy się w tory bajki, w której Heros, czy też mitu, w którym Heros staje przed próbą, którą w to próbie ponosi klęskę, przez co zdobywa jakąś wiedzę, ale już nie jest na ścieżce do Herosa, tylko do antyherosa, antybohatera. I z tej ścieżki antybohatera też się wynosi, antybohaterzy są równie ważni jak bohaterzy dziejowi. Natomiast rządzą nimi te same schematy. Więc ta samospełniająca się przypowiednia to jest nic innego jak nowa nazwa na samorealizujący się mit. Czyli każdy mit osobisty, jak i mit globalny w rozumieniu wydarzeń, które się spełniają jako samo spełniająca się przepowiednia, to nic innego jak po prostu zaobserwowanie i nowa nazwa na rzeczywistość mityczną naszego świata. Bo cały świat zasuwa na pewnych mechanizmach. My nazywamy część prawami natury, inne nazywamy prawami fizycznymi, pewnym naturalnym porządkiem rzeczy, czyli zbiorem praw i mechanizmów, które obserwujemy w rzeczywistości, i do nich należy z poziomu antropologicznego, czyli człowieka w tej rzeczywistości, tego jak ten człowiek funkcjonuje, właśnie mit. I ten mit jest przekodowywany przy użyciu najprostszej formy, czyli bajek i symbolów bajkowych, takich jak Simpsoni. Pokazywanie w strywializowany sposób wykrzywionych postaci archetypicznych w Simpsonach powoduje, że my akceptujemy potencjalne przepowiednie, nawet jeżeli zostaną nam pokazane po fakcie. Nie mówiąc o tym, że jeżeli zastosujesz, i do tego zmierzałem, że jeżeli zastosujesz te same schematyczne kody, czyli bohatera, który ma coś symbolizować, na przykład ciebie,
lub tego początkowego Herosa. Symbol próby, którą albo on odniesie sukces, albo przegra. Oraz efekt, to wtedy jak przeprowadzisz dane wydarzenie, które wywołałoby sprzeciw społeczny lub wywołałoby, byłoby nieakceptowalne, niezrozumiane, odrzucone przez naszą świadomość, ale wcześniej wysłałeś komunikat z tymi samymi symbolami w oparciu o schemat mityczny, czyli ten model został zachowany, to jak później dołożysz do tego bajeczkę, która brzmi naiwnie, ale stosuje te same kody, to na poziomie podświadomości nasz organizm zidentyfikuje to jako to samo. W rezultacie czego będziemy mieć wrażenie, oho, tu się znowu spełniła jakaś przepowiednia. Rozumiesz? Właśnie, tak, ja rozumiem i teraz zobacz, to o czym mówisz, jakby no, trochę to moja rola jest w tym, żeby czasem podbijać piłeczkę takimi... No adwokat diabła, no oczywiście. Niewygodnymi pytaniami, a mianowicie mam takie pytanie, teraz zobacz. Część mitów, ja celowo, znaczy nie zestawiam tego, ale mówię bajki, baśnie, mity. Część tych historii wszystkich była opisana tylko raz i się powtarza. Na przykład potop, prawda? Nie było opisana tylko raz. W mniejszej skali potop się powtarza. Potop się powtarza zazwyczaj w jakimś zurbanizowanym miejscu, gdzie można powiedzieć, że spotkała ludzi kara boska, ponieważ jest to duże miasto, które zapomniało o Bogu, na przykład Wrocław w 97 i tak dalej. Ale czy to nie jest tak, może inaczej, co było pierwsze? Opowieść w baśni i w micie, czy wydarzenie, które zostało opisane? Oczywiście, że wydarzenie. Mhm. To jest troszeczkę jak paradoks kury i jajka, natomiast no właśnie. Jeżeli chodzi o konstrukcję mitu i czemu służy mit, mit w swojej naturze ma przekazać najbardziej fundamentalną wiedzę. Dlatego też większość mitów, czego my staramy się kompletnie nie rozumieć, jest systemem przede wszystkim symbolicznym, odnoszącym się do nas samych, do każdej jednostki, do naszego ciała fizycznego, w rozumieniu naszej fizycznej obudowy, do naszego wnętrza, czyli ciała duchowego i duszy, i co jest bardzo istotne, często relacji pomiędzy nimi oraz nas w stosunku do świata na zewnątrz i relacji z ludźmi. To jest pierwsza warstwa mityczna. Druga kategoria mitów to są mity, które zapisują narrację historyczną, najbardziej kluczowe wydarzenia przełomowe lub wiedzę, naukę, którą ludzkość zebrała w postaci taką. Jak postawisz miasto nad wybrzeżem, to jest fajnie, bo masz rybki i masz generalnie szybszy rozwój miasta. Ale po pierwsze, zacznie ci brakować miejsca, bo miasto będzie się rozwijać i jedni będą mieć gorzej, drudzy lepiej, ale jest jeszcze gorzej. Jak nagle przyjdzie fala, to zaleje ci to miasto, więc musisz to zapamiętać, jak to przekazać. No zalało nam miasto w przeszłości, więc kodujemy to, żeby wszyscy nasi potomkowie, jak będą mieszkać, budować miasto nad morzem, to będą wiedzieć, że budując w takim i w takim miejscu, i to mitologicznie zapisujesz jako ta skarpa, nawiedza ją, taki i taki potwór. W ten sposób, budując narrację, kodujesz przekaz, który ma być zapamiętany i przekazywany na poziomie od dorosłego dla dziecka, następnie dziecko przekazuje na następne pokolenie, tworzysz system, który ma tą wiedzę utrzymywać i przekazywać nam najważniejsze treści. I teraz jak najbardziej w wielu wypadkach część mitów miała najpierw wydarzenie, a dopiero została skodyfikowana. To są te mity dotyczące narracji historycznych i tak jak się dekonstruuje, z nich można wyciągnąć historię sensu stricte. Często dosłownie, jak rozkodujemy postacie, to dostajemy kawa na ławę wydarzenia historyczne, które często zostały uznane za niejasne, nieznane, ze względu na to, że były nieznane w tamtych czasach. To była też metoda zachowywania kronikarskiego historii. Czytaj, mamy władcę, który wymordował jakąś ludność albo zmienił rzeczy w danym obszarze na niekorzystne, ale że zakazał i karał śmiercią za przekazywanie wiedzy o tym, zniszczył wszystkie kroniki, to tworzono bajkę, czy też baśń, albo legendę, ale wbudowano mit, który ubierano w formę bajki lub baśni, po to, żeby ją przekazywać, żeby ta wiedza została zachowana i przekazana następnym pokoleniom. Natomiast drugim modelem są te mity antropologiczne, czyli takie wewnętrzne, ludzkie, które powodują, że one znowu są w drugą stronę. Najpierw są one, czyli my w stosunku do rzeczywistości i nasze postępowanie, a następnie świat reaguje na to, jak my przeżywamy te wydarzenia.
To jest dosłownie dwustronność, ten mechanizm, mechanizm dwuelementowy, czyli z jednej strony ty jesteś elementem, który przeżywa i oddziaływuje na świat, i to jest kategoria mitów tych indywidualnych, humanistycznych, i druga kwestia to jest świat, który oddziaływuje na ciebie, gdzie zakodowuje się wiedzę o świecie i przekazuje w formie mitycznej. Tak więc to jest dosłownie i tak, i nie na twoje pytanie, czyli są mity, w których najpierw było wydarzenie, a dopiero powstał mit, ale są też mity, gdzie najpierw był człowiek i jego działania, które doprowadziły do wydarzenia. Czy powiedziałem to na tyle jasno, że było to zrozumiałe? Bo nie wiem, nie czy, tak. Czy wszyscy jeszcze, to tak powiem, są tu z nami i wychwycili ten treść, którą staramy się przekazać. Dla mnie tak. Ja w międzyczasie też sobie zacząłem myśleć o tym, czy jest jedno źródło wszystkich światowych ludzkich mitów, niezależnie od kultury. Czy tak. Możemy tu mówić o tym, że mamy do czynienia z czymś takim, jak na przykład mieliśmy prajęzyk, tak? Na przykład praindoeuropejski, czyli matka wszystkich indoeuropejskich języków. Czy możemy mówić o czymś podobnym, jeśli chodzi o mity, to znaczy, że dzisiejsze mitologie, czy ustne, czy pisane na Hawajach, w Burkina Faso, na Syberii, u Inuitów, w Grecji, na zachodniej Słowiańszczyźnie, że one wszystkie pochodzą, te archetypy baśniowe mogą pochodzić od jednej wspólnej opowieści początka. Tak, absolutnie tak, ale tutaj jest większy haczyk. Dlatego, że ty założyłeś takie jedno z wyjaśnień, czyli tak zwaną prakulturę, prakoncepcję jednego stworzeń. Bo do czego zmierzam, żeby to określić? Do tego, co kiedyś uczono mnie w liceum, ja różnie mam stosunek do tego, ale że najbardziej uniwersalnym źródłem wiedzy jest Biblia, tak uczono na języku polskim. I czy na przykład święte księgi, nie mówię teraz o Biblii, mogą to być Wedy indyjskie, bo to wszystko jest. Czy to jest praźródło tej wiedzy, na przykład o tym, nie buduj miasta na rozlewisku rzeki, albo jeżeli budujesz nad morzem, to zrób falo, żeby cię nie zalało. Zgadza się. I teraz ostatnio część osób pracujących na warsztatach indywidualnych i grupowych, na moich zajęciach, tych takich dodatkowych pozajoutubowych, sama analizując teksty źródłowe, dostrzegła to, co ja tak z namiętnością wręcz szaleńca prawie na YouTubie, czyli kwestię tego, że ten monomit jest obecny, ten oryginalny schemat jest obecny we wszystkich kulturach, we wszystkich świętych pismach. One się od siebie w narracji różnią, w zależności od kultury, obszaru. Możemy wydzielić takich kilka głównych schematów, natomiast najważniejsze, kluczowe treści, które często w niektórych przekazach są strasznie zepchnięte na margines. Zwłaszcza na przykład w mitach semickich, które rzutują między innymi na kulturę chrześcijańską, kulturę islamu, kulturę judaistyczną, wszystkie te kultury. Tam te schematy, które są na przykład wspólne z tradycjami wedyjskimi, czyli chociażby Wedami, Upaniszadami, są zepchnięte na margines. Praktycznie w ogóle się o nich nie dyskutuje obecnie w warstwie świętych ksiąg, a one były w tych świętych księgach i dalej pozostają ich elementy, które można odkodować. Natomiast co do zasady, jak najbardziej jest taka pierwotna wiedza, zaś te święte księgi są święte dlatego, że one zawierają absolutnie, fundamentalnie kluczową, podstawową wiedzę o naturze rzeczywistości, o naturze świata, o konstrukcji świata, o tym, jak ten świat można zdekonstruować, czy z jakich elementów się on składa, i o tych elementach, że każdy z tych mitów, mimo że ma kulturowo lokalny koloryt, każdy z nich sprowadza się do jednych archetypowych, podstawowych schematów mitologicznych. I teraz to jest najważniejsza ta część, którą chciałem powiedzieć, to, że i tak jak możemy i cały czas doszukujemy się, i to było to samo poszukiwanie ja podejmowałem w trakcie swoich badań, czyli szukanie oryginalnego pierwszego wspólnego korzenia, bo dla części kultur ten korzeń jest. Natomiast jeszcze trzeba uwzględnić drugi aspekt, o którym my czasami staramy się czy to zapomnieć, czy to ignorujemy, ale musimy zrozumieć, że my jesteśmy mitem, my jesteśmy elementem mitologicznym i te schematy, te prakorzeniowe historie
pojawiają się wszystkie zgodne wszędzie na całym świecie, w różnych układach, ale zawsze możemy znaleźć kompletnie skrajne dwa miejsca na globie, dwie skrajnie różniące się dziwne w stosunku do siebie kultury, które będą mieć identyczne, analogiczne schematy mitologiczne. Dlaczego? Dlatego, że ten mit jest wpisany w naturę człowieka. Mit jest nazwą konstruktu zachowań antropologicznych człowieka, jego stosunku do świata. Czytaj, jak jest człowiek i jak jest świat, to ta relacja, która między nimi zachodzi, zostaje bardzo szybko zakodowana w naszej podświadomości na poziomie mitu. I my ten mit po prostu ubraliśmy następnie w narrację. I dlatego mój kanał nazywa się właśnie Monomit. Monomit to pojęcie jednego wspólnego, uniwersalnego mitu. To jest największe odkrycie dziadka Campbella, Josepha Campbella. To jest jego największy wkład w naukę i generalnie nasze poznanie. Dowcip polega na tym, że jest to tak gigantyczne i tak fundamentalne, że zasadniczo cały świat naukowy powinien siedzieć i skupiać się nad tym, jeśli chodzi o humanistykę. Natomiast Campbell jest kompletnie zmarginalizowany na uczelniach. W rozumieniu takim, że robi się kompletnie wszystko, żeby nie iść w ten schemat, żeby nie próbować analizować czy poznawać świata, tak jak to zrobił Campbell. Czemu? Bo tam są cholera wszystkie odpowiedzi. Kompletnie, na każde możliwe pytanie, każde zachowanie, wszystko jest kawa na ławę bez względu na kulturę, na lokalny koloryt. Dostosujesz się do tego kolorytu, ale co jest istotne, w tej warstwie absolutnie podstawowej kod jest zawsze ten sam. Natura człowieka i jego zachowania i mechanizmy są opisane dokładnie tak samo. Dlatego mówimy o monomicie lub o bohaterze o tysiącu twarzy. Bohater o tysiącu twarzy, czytaj, każdy z nas. Każdy z tych bohaterów nie tylko może być ich tysiące, że są różni, że to są różne jednostki i że każda z nich może być bohaterem. Tu chodzi również o to, że każdy z nas ma tysiąc twarzy, które są zapisane w mitach i każda historia, każde wydarzenie, z którym się zderzamy, to jest te tysiąc masek, które zakładamy na twarz jako bohater. Jest, widzę na czacie, że na chwilę wtrącę, duże zainteresowanie tym dzisiejszym tematem, który w sumie chyba po raz kolejny my w Korze zrobimy tak, że to będzie po prostu zaczątek do kolejnych audycji, bo ja się sam też nakręcam w trakcie twojego mówienia kolejnymi pytaniami i zagadnieniami i to będzie takie troszkę never ending story, bo na przykład teraz przyszło mi do głowy, mówisz o ogólnie, bo rozmawialiśmy o tym, że bajki mają ten uniwersalny przekaz, ale ten przekaz potrafi być szczególny, znaczy bardzo szczegółowy albo bardzo taki, no nie chcę podstawowy. Podstawowy, że na przykład czytałem baśń o chłopcu, który był kochany przez rodziców i rolników i nie szanował ich, przez to kiedy oni umarli, ziemia przestała mu rodzić, odmawiając, bo nie kochałeś matki swojej, nie będziemy ci, ziarno nie będzie ci rodziło, nie kochałeś ojca swojego, to konie nie będzie. Klasyczny mit agrarny, tak. A potem mamy zestawienie na przykład baśni o, czy baśni, tak, bajki, baśni o dziewczynce z zapałkami, gdzie przekaz jest jakby no, mega głębszy psychologicznie, prawda? I jakby socjologicznie. A rozumiesz tą różnicę, którą próbuję tutaj powiedzieć, mój mózg. Ale co do konstrukcji i do schematu, w obu są wykorzystane te same elementy. Przekazana co prawda różna treść, różne pouczenia, bo tutaj masz zapisane dwie czy trzy różne ścieżki mitologiczne, trzy, cztery mity ze sobą związane, natomiast i charakterystyczne dla danych okoliczności, bo trzeba wspomnieć o tym i dlatego ja tak podkreśliłem monomit jako tą odpowiedź na to pytanie, czy jest jeden mit. Tak, monomit, czyli wspólny, uniwersalny mit, jeden dla wszystkich, ale ja o tym mówię w tym kontekście dlatego, że trzeba zrozumieć, że my przypisujemy mity codziennie, każdego dnia kulturowo, dostosowując ją do dzisiejszej rzeczywistości. Już Campbell zauważył, że dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że bardzo gwałtownie trzeba dekodować i zmieniać niektóre elementy, natomiast my też przez zapomnienie, odrzucenie mitów i treści mitycznych oderwaliśmy się tak naprawdę od korzenia swojego tego antropologicznego rozumienia człowieka, w konsekwencji czego nam jest ciężko zrozumieć te kody i te schematy, czasami również ciężko odnaleźć samych siebie i naturę swoją. I teraz dochodzimy do clou tego, o co zapytałeś, czyli jaka jest różnica między tą prostszą bajką, a tą bardziej skomplikowaną, głębszą.
tylko i wyłącznie taka, że nadbudowujesz i rozbudowujesz element mitologiczny. Czytaj, możesz zrobić bajkę składającą się ze schematu z cudzysłowowo dwóch albo trzech schodków mitu. Natomiast możesz zrobić bajkę, która tych schodków będzie miała całą, będzie wyglądać jak droga wspinaczki na górę i będzie tam cała liczba schodków, szczebelków, których każdy oznacza warstwę mitu do rozebrania, albo wyprawy pod ziemię, czyli będą góry, doliny, tak będzie ten schemat nam wyglądać trochę jak schodzenie z gór i wchodzenie na góry. I każdy z tych elementów będzie zawierał cały czas powtarzający się ten sam podstawowy mit, czyli postać, wyzwanie i rezultat tego wyzwania, następnie zmiana rzeczywistości i znowu postać w tej nowej rzeczywistości, wyzwanie i idąca z tego nauka. Dlatego, że to, co jest treścią podstawową mitu, to jest przygotowanie do próby i do akceptacji konsekwencji próby bez względu na jej wynik. To jest też uświadomienie, że negatywny wynik, czyli chociażby śmierć dziewczynki z zapałkami, nie jest sam w sobie kompletną klęską. Ten mit, jeśli chodzi o dziewczynkę z zapałkami i mit o dziecku, które nie zadbało o rodziców, jeden i drugi jest w swojej naturze mitem o śmierci między innymi i zrozumieniem natury śmierci jako naturalnego porządku życia, naturalnego porządku czy porządku świata, w którym jest wskazanie, że nie tylko materialna śmierć jest dla nas końcem, że śmierć nie jest końcem, że jest naturalną częścią. W momencie, kiedy dziewczynka z zapałkami umiera, wraca de facto, umiera w chłodzie, zimnie, w niektórych wariantach jest jeszcze w dodatku przysypana czy ze śmieciami, czy zakopana w masowym grobie, jest powrót do ziemi, w której to ziemi ona po schowaniu do ziemi wróci jako nowe życie. Wraca na łono ziemi, jak na łono matki i ma powrócić. Śmierć i odrodzenie. Naturalny cykl przeplatający się, ten mityczny i oczywiście będzie zróżnicowanie, jeśli chodzi o poziomy, ale zobacz, że nawet ta bajka, którą wcześniej przywołałeś z chłopcem, który nie zadbał o rodziców. Tu mamy znowu opozycję chłopca do niezachowania kultu przodków i śmierci, ale i to jest ta pierwsza bajka, którą przytoczyłeś, jest jeszcze bardziej bajką agrarną, bo ona wskazuje dokładnie ten schemat, czyli rodzice, matka i ojciec, zwłaszcza matka, reprezentująca ziemię, reprezentująca dające życie, podtrzymująca bogactwo, dająca dobrobyt, niezachowanie szacunku w stosunku do nich jest symbolicznym niezachowaniem szacunku w stosunku do dającej przyrody, natury, ziemi i karę w postaci tego nie zadbałeś o ten system, system rodzina, bo w momencie, kiedy rodzina się łączy, to już ojciec, mężczyzna ustępuje swojej roli, zmienia się, dokonuje transformacyjnej, symbolicznej ofiary, w której efekcie powstaje coś nowego, jednostka, którą jest rodzina, a rodzina następnie wypuszcza dziecko. I teraz jeżeli to dziecko zostanie w kompletnym konflikcie w stosunku do rodziców, no to automatycznie będzie to samo przeniesione na cały świat, czyli w stosunku chociażby do tej ziemi, bo jeżeli nie miał szacunku do rodziców, którzy wydali go jako plon, to naturalnym jest, że również i rodzice inni nie będą dawać plonu, bo on jest tym plonem, który nie powstał, nie wyszedł tak jak trzeba, nie wzniósł się, nie rozwinął. To jest to pouczenie. Generalnie te treści są bardzo podstawowe, można je bardziej szczegółowo rozebrać i przeanalizować, natomiast co do zasady, te bajki tak naprawdę niedużo się różnią, tylko i wyłącznie tym, że jedna zdaje się robić to, podawać treść w bardziej prosty i wskazujący dwa albo trzy elementy sposób, a druga dająca ci jeszcze to zastanowienie nad psychiczną wartością wspomnień, budowy rodziny, tego niedoli tego dziecka, sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, która spowodowała, że to dziecko umarło zapalając zapałki i nikt się nie skupił, nikt nie pochylił się nad tym dzieckiem, je zignorował. Te wszystkie aspekty odnajdujemy znowu w micie. I to i my na te zachowania mamy zarówno odpowiedzi, jak i wskazówki, jak sobie z nimi poradzić.
Także tak, to jest temat na długie rozmowy. Na dobrą sprawę najważniejsze i uniwersalne dla nas wszystkich. Świetnie, że ten swobodny temat się przeradza właśnie w tą dyskusję, bo sam nie spodziewałem się, że wypłyniemy na tak głębokie wody, bo jeśli mam powiedzieć szczerze, to jest jedne z to, o czym rozmawiamy, to są najważniejsze i najbardziej merytoryczne treści, jakie można wykopywać na poziomie współczesnych badań nad człowiekiem w rozumieniu człowiek i zrozumienie człowieka samego w sobie. No właśnie, to zrozumienie natury człowieka. Ja też właśnie teraz myślę o tym, czemu ten temat, kiedy ty mi zadałeś przedwczoraj, Michael, jaki temat w niedzielę, a ja tak za chwilę mówię baśnie i bajki, przyszło jakoś tak. Miało być w zamyśle w zasadzie śmiesznie rozrywkowo o Madagaskarze, o różnych rzeczach, a fajnie wypłynęliśmy na głęboką, piękną wodę właśnie dążenia w kierunku naszej pierwotnej natury, naszych instynktów, naszej wiedzy pierwotnej, przekazów. Myślę, że teraz myślę absolutnie na kolejny raz już u ciebie, bo my tak na zmianę, proszę państwa, ja raz u mnie jest temat, raz u Mewkora na kanale, u ciebie może byśmy rozwinęli właśnie ten temat kwestii na przykład tego, że dominująca przynajmniej w edukacji europejskiej jest mitologia grecka i rzymska. Jasne. Rzadkością jest mitologia, no, egipska troszeczkę, ale na przykład mitologia sumeryjska albo mitologia tak zwanych nowych światów, czyli mitologia Indian, Ameryki Południowej, Północnej jest nieobecna w ogóle. Zgadza się. Mitologia słowiańska, co w ogóle jest karygodne w przypadku nas Polaków i nas Słowian, jest praktycznie nieobecna w edukacji powszechnej, dopiero na studiach i to też kierunkowych, bo ja się z mitologią słowiańską zetknąłem dopiero na moich studiach językoznawczych słowiańszczyzny, czyli w wieku już pomaturalnym. Jest to zapomniane i teraz sobie tak myślę, na przykład, nie wiem, opowieść, mit o nici Ariadny jest tak uniwersalna i potrzebna w naszym świecie, jest bardziej potrzebna o micie agrarnym, o chłopaku, który nie docenił rodziców. Obie są tak samo ważne. Obie niosą dwie mega istotne informacje, dlatego że Ariadna jest na przykład bardzo skomplikowanym kompleksem mitologicznym. Właśnie, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że to są takie bardzo skomplikowane mitologiczne sprawy. Dlatego, że to mamy takie proste bajki, o tym, że dziewczyna uratowała na przykład żmiję przed utopieniem i ta żmija postanowiła odwdzięczyć się jej garcem złota na przykład. Ale widzisz, i widzisz, to jest to samo. To jest dokładnie ten sam mit, tylko ubrany w dwóch różnych kontekstach. U Ariadny masz kilka postaci, które robią za niezależnych herosów i każda przeżywa swój mit. Narracja jest długa, dlatego że mamy tak jakby kilka mitów w jednym. Natomiast to, co podałeś, to są przykład z tym wężem, to jest dosłownie nić Ariadny i to jest, idealnie ci się to połączyło w głowie, jak przyciągnąłeś ten przykład. Mit z wężem i z wężem darującym za uratowanie jest kompletnie uniwersalnym mitem występującym wszędzie na świecie, ale żeby było śmieszniej, występuje on zawsze w relacji do mitu z Ariadną. I jak spojrzymy na przykład na mitologię Indian północnoamerykańskich, o czym chętnie będę opowiadał i rozwijał, to tam mamy właśnie mit o wężu i o pleceniu stroju i nici, która roztacza się jak nitka Ariadny. Także te schematy... Ale zobacz, że to jest też ciekawe, że wąż jako taki w naszej symbolice i w naszych odczuciach jest zwierzęciem groźnym, złym, podstępnym. Nie, to jest optyka wykrzywiona współcześnie. Ja wiem. Tak, ale chcę zwrócić uwagę, że wąż w Biblii symbolizuje zło i podstęp. Często w tych baśniach i mitach ten wąż, ten pająk, ten wilk, czyli te groźne zwierzęta, które generalnie nam zagrażają, kiedy są potraktowane z litością i z miłością, one się odwdzięczają dobrem. Ale ja ci powiem więcej. Czyli nie są złe. Tak, to po pierwsze. Po drugie, sam wąż i archetyp węża w cywilizacjach starożytnych, generalnie w tych wszystkich podstawowych animistycznych cywilizacjach, był symbolem pozytywnym. On przedstawiał pewnego rodzaju zagrożenie związane z naturalnym cyklem natury. Natomiast trzeba podkreślić tutaj tą wartość, że wąż był symbolem życia, cyklu odradzania i nieśmiertelności. W rezultacie czego, reprezentując życie, w zależności od tego, jaka ma być nauka z mitu, on nie mógł być
tylko negatywny, wręcz przeciwnie, zazwyczaj był pozytywnym symbolem. Negatywny mógł być tylko w momencie, kiedy stawiasz życie powyżej pewnych wartości, które są więcej warte niż doczesne życie. I o tym mity też uczą. I w naszej kulturze, w rozumieniu europejskiej, przetrwał tylko i wyłącznie jeden z konstruktów węża, związany, najbardziej rozpopularyzowany, a dotyczący informacji o tym, że życie jest mniej ważne niż pewne wysokie wartości, które trzeba zadbać. Czyli krótko mówiąc, fizyczna obudowa jest mniej ważna niż wartość ducha tej i duszy w środku, w szczególności duszy, a wąż reprezentuje życie, które ta pokusa od węża to jest pochylenie się, poddanie się pokusom i rządzom ciała, czyli fizycznej obudowy, która niewoli duszę przeciwko jej prawdziwej naturze. Czyli ten wąż tutaj jest informacją, nawet w tym aspekcie on nie jest negatywny, on jest negatywnie interpretowany przez ludzi, którzy, przepraszam za dosadność, ale nie potrafią zdekonstruować własnego mitu, a jest to informacja o tym, że wąż symbolizujący życie i symbolizujący między innymi płodność, stosunek i kreację z materii, ale generalnie wąż symbolizujący życie jest w tym micie wyraźnie pokazany jako wartość istotna, ale nie najważniejszej. Nauka, jaka powinna płynąć z tego mitu w jego dekonstrukcji, to jest to, że jest coś więcej niż tylko materialne, powtarzalne życie i płodność. I że człowiek, żeby zachować naturę swojego człowieczeństwa, musi potrafić przeciwstawić się życiu. To jest tak fundamentalna nauka mitologiczna. To jest najbardziej podstawowy, archetypiczny i antropologiczny mit, jaki można. Natomiast no, to, że on jest nam podawany w formie, która powoduje, że my kompletnie gubimy jego sens, no nic na to nie poradzimy. Niestety w takich czasach żyjemy. Wiele, tak jak sam zauważyłeś, trywializuje się najważniejsze, najbardziej istotne treści, nadając im pozór głupotek. Przecież większość zarzutów, które słyszę w kierunku tego, czym się zajmuję, to są zarzuty, po co się zajmujesz takimi głupotami? Na co to komu jest potrzebne w czasach, kiedy mamy te cywilizacje, mamy technologię, mamy sztuczną inteligencję, roboty zaraz będą za nas robić rzeczy, polecimy w kosmos i w ogóle po co takie pierdoły jak mit? Albo historia. Ale zwróciłeś uwagę, że mit jest na tyle silny i baśń, bajka jest na tyle silna, że nawet we współczesnych czasach dochodzi do takich modyfikacji, jak to, że już tworzą się bajki, baśnie, mity o tym, że na przykład robot się zakochał. Tak, ale to jest... Ale rozumiesz, o co chodzi? Robot się zakochał. Tak, i zmienił się z robota, mechanizm jest człowieka, bo został ożywiony emocją. Jest antropologizowanie teraz tego robota, który staje się przedstawicielem, tym substytutem zwierzęcia, które jest reprezentantem człowieka. Tego węża, który stał się dobry, bo ten robot to jest człowiek. To jest człowiek z co pięknie zauważasz, to jest człowiek, który jest zdominowany przez życie w materii, który ma zdolność do wyższych emocji, które mogą wywrócić całe jego życie i wszystkie rzeczy, które się w nim dzieją. Kiedy podporządkuje się, czy też zamiast podporządkowywać się biegowi zadań, które go gonią, czyli sprzątaniu wysypiska i nie tylko, skupi się i zacznie podążać za tym swoim follow the bliss, czyli podążaj za swoją drogą, za swoim pragnieniem, w tym wypadku za tą miłością. To są te, tak jak ładnie zauważyłeś, to są rekonstruujące się bajki, tak jak i ta wyprawa w kosmos, czyli cudzysłowiowo koncepcja wyprawy w kosmos, ten mit wylotu, kolonizacji nie tylko, to jest najbardziej pierwotny mit o opuszczeniu swojej wspólnoty, czyli wyjściu z okręgu, który określamy wewnątrz, my, i wyjście tam, gdzie rezydują oni, gdzie jest nieznane. To są tak podstawowe terminy, których ludzie, którzy siedzą w nauce, nie rozumieją, że to nieznane, którego poszukuje nauka i próbuje je uchwycić, ona nie może go uchwycić i nigdy go nie uchwyci. Choćby się skichała, choćby niesamowicie by się nie nakombinowali, nigdy nie dościgną uniwersalnego wzoru, bo nawet jeśli go napiszą, to i tak go nie złapią i nie zrealizują. A co jest śmieszniejsze, to niedoścignione, to zewnątrz jest zawsze na zewnątrz,
bo granica wewnątrz, czyli my, przesuwa się razem z postacią. Ona może, postać może wychodzić na zewnątrz społeczności, ale za każdym razem, jeśli nie zginie na zewnątrz, czyli nie przepadnie tam, to wraca. A jeżeli nawet zginie na zewnątrz, to odrodzi się i wróci w innej formie. To jest tak podstawowa wiedza, która ginie we współczesności, ale która jest w nas w środku. Więc mit i bajka i baśń będą się niespotykanie i za każdym razem odradzać, bo one są pierwotne. Jeżeli my dorośli damy sobie je wyplenić i o nich zapomnimy, to i tak wrócą dzieci, które urodzą się i w momencie, kiedy one się narodzą, to w ich psychice, w ich naturalnym człowieczeństwie, na poziomie dziecięcym ten mit w postaci bajek się zrekonstruuje. I nie bajek, które im się poda. Oczywiście jest to, o tym będziemy rozmawiać pewnie następnym razem, sposoby na kolejną rozmowę już nie u mnie, tylko też u ciebie, o sposobach manipulacji bajkami na dzieciach. Natomiast chodzi mi o to, że w dziecku wytworzy się bajka naturalnie. Ono samo opowie sobie historię na temat swojego misia, na temat rzeczy, ptaszka za oknem. Każdą bajkę ułoży sobie samo, dlatego że ona jest częścią, ta mityczna natura człowieka jest częścią jego konstrukcji. I ona się powtarza każdego dnia, za każdym razem, kiedy oddychamy. Każdy nasz oddech jest relacją ze światem. A kiedy jesteśmy w relacji z tym światem, to jesteśmy w systemie mitologicznym. I dlatego ja mówię i tak z namiętnością szaleńca powtarzam, że przez mity jest droga do zrozumienia najważniejszych elementów własnej tożsamości, świadomości, bez względu na to, w którą stronę się idzie. I odnalezienia tej świadomości w momencie, kiedy bardzo wielu ludzi w dzisiejszych czasach jest kompletnie zgubiona od początku i ma szansę przez literaturę i baśnie dotrzeć do siebie samego. Zgadza tak. się. Chciałem prawie ładnie dookreślić to, co ty powiedziałeś, tak bardzo fajnie i tym samym zmierzać ku końcowi audycji. Tutaj widzę, że widzowie pięknie Moni napisała też, że o czujących robotach pisał już Lem. Myślę, że o bajkach Lema sobie opowiemy następnym razem u ciebie na kanale. Bardzo fajnie by było to podkreślić, chociażby dlatego, że pan Stanisław Lem wyprzedził swoją epokę co najmniej o 100 lat, moim zdaniem. Nie o 70, o 100. Jagoda pisze Iliada i Odyseja na nowo. To chyba w odniesieniu do tego, co powiedziałeś o wyprawach kosmicznych. Tak, też mi się tak wydaje. Natomiast jak najbardziej. Czyli już mamy dwa tematy na audycję. Drugi, późniejszy to będzie Lem. Wcześniejszy to będzie dalej rozwinięcie tematu bajka i baśni. Ja ci powiem tak, ja wiem, że ja się czepiam monotematycznie teraz, ale mnie ten wąż zainteresował. W ogóle wąż jako ta jednostka, ten archetyp istniejący w literaturze, w mitologii, w baśniach i tak dalej, ponieważ patrząc tak na dobrą sprawę z grubsza na poszczególne cywilizacje na świecie, które przez długie setki, tysiące lat żyły w izolacji od siebie, a pomimo tego mają tak wiele ze sobą wspólnego, na przykład budowlę o kształcie piramidy, nie? Tu mówię na przykład o Aztekach, o Chinach, o środkowej Europie, o Egipcie, o Sumerze i tak dalej. Natomiast ten archetyp węża, gdzie w Chinach wąż jest chyba symbolem szczęścia, prawda? Wiem, że na chiński Nowy Rok są robione takie festiwale, gdzie ludzie budują takie węże i tańczą jak te węże i tak dalej. Wąż obecny w kulturze Majów i Azteków bardzo silnie i właśnie jako element silny i pozytywny. I w innych kulturach wąż funkcjonujący jako właśnie zagrożenie, jako przestępstwo, jako podstępność. Ale też zacząłem się zastanawiać po tym, co dziś mi powiedziałeś, czy czasem jednym z elementów zaburzających naszą naturalny odbiór poszczególnych zwierząt nie jest element watykański, który ma tego węża do... Bo teraz mi przyszło to do głowy, że tu znalazłem taki wspólny, że ten Watykan tego węża tak upodlił. Nie tylko on. I Watykan po prostu skupił się na jednym z mitów i go podniósł, rozszerzył i podał swoją interpretację tego mitu, która nie jest błędna, natomiast ona jest tylko jedną z treści symbolicznych zawartych w tym micie. Natomiast sam Watykan nie jest jedynym miejscem, które w ten sposób wykorzystywało narzędziowo mit do konstruowania swojej, powiedzmy, na jakimś etapie polaryzacji władzy czy rozpowszechniania
pewnych, bo tu przede wszystkim chodziło o przekazywanie kodeksu moralnego i systemu moralnego, jak przy każdej zinstytucjonalizowanej religii. Budowanie i skupianie wokół dogmatów, które są jakby nie patrzyły wywodzące się z motywów mitycznych, czyli relacji człowieka do świata. No i tutaj Watykan to nie jest jedyne miejsce, gdzie ten wąż staje się negatywny. Dlatego, że w zależności od potrzeby i sytuacji, wąż ma klasyczną naturę trickstera, czyli jest zarówno pozytywny, jak i negatywny. Natomiast jeżeli chodzi o rozumienie pozytywne węża, to ono jest globalne. Na który kawałek świata nie spojrzysz, wszędzie znajdziesz mity, które reprezentują węża jako pozytywnego, tylko są mniej znane albo trochę bardziej zapomniane, ale odkopiesz je i znajdziesz, i tych przykładów mnożyć można naprawdę dużo. Za dużo, żeby teraz w ogóle otwierać ten wątek, ale bardzo chętnie będę z tobą rozmawiał o wężu w przyszłości, ale to, co chciałem zaznaczyć... Wąż jest w ogóle o tyle fajny, na przykład z perspektywy polskiej, że co prawda mamy żmij język zakodowany, ale żmija nie jest wężem. Natomiast mamy jedynego węża, którego mamy w Polsce, on jest w ogóle niejadowity i niegroźny i nazywa się Zaskroniec i wszyscy go lubią. Ja ci powiem tak, nie kuś mnie, nie ciągnie mnie za język w temacie węży, bo jak ja się w tym momencie zacznę rozgadywać o wężach, to skończymy w najlepszym wypadku jutro rano, a ani ty nie masz w tej chwili na to zdrowia, a na mnie czekają jeszcze za chwilę uczestnicy warsztatów, który notabene to warsztat, będzie się odbywał i dotyczył jednego z trzech symboli władzy królewskiej, czy też symbolu króla, i to będą symbole następujące, czyli symbol byka, lwa, węża i orła. Każdy z tych symboli będę omawiał, więc jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam cię gościnnie oczywiście na mój kanalik na Discordzie, na warsztaty. To troszeczkę tematu węża ci jeszcze poopowiadam już tutaj poza dzisiejszą audycją, w kontekście właśnie królewskiej. Natomiast no, wąż to jest troszeczkę, muszę przyznać, że już w tym momencie trochę mój konik i pewnego rodzaju zagadnienie takie, powiedziałbym, patronackie. W związku z tym radzę, nie nakręcaj mnie jeszcze, dlatego że o wężu mogę gadać bardzo długo i dużo mogę na jego temat powiedzieć, a cały czas jeszcze tą wiedzę poszerzam, rozbudowuję. Nie twierdzę, że jestem absolutnie najlepszy w wężach, natomiast fakt faktem mam przekrojową wiedzę z węży, nie tylko tak jakby jednego sektora. W niektórych sektorach, w takich jednych pojedynczych obszarach wiem, że w Ameryce są lepsi wężoznawcy niż ja, jeśli chodzi o mitologię, bo miałem okazję ich osobiście poznać i herbatę i piwo z nimi wypić. Natomiast jeśli chodzi o stronę azjatycką, to tam węże są mi i europejską. Węże są mi bardzo dobrze znane, także powiedzmy, że tu zrobimy taką zajawkę, że czekajcie i wołajcie o węże na kanale na Monomicie i będziemy poruszać po kolei te elementy, bo wąż to jest symbol kompletnie fundamentalny. Taki jeden z najbardziej podstawowych, bo jak wspomniałem, wąż oznacza życie, i wąż oznacza szczęście łamane nieszczęście, bo on reprezentuje połączenie dualizmu, czyli on jest niedualny sam w sobie, a równocześnie reprezentuje dwa aspekty dualizmu, czyli i życie, i śmierć. I dokładniej, i zarazem nieśmierć, czyli nieśmiertelność. Więc jak spojrzymy na oś, która ma cztery punkty we wszystkich religiach, to wąż utożsamia je wszystkie. I w każdym kompleksie mitologicznym, gdzie wąż jest istotny, on reprezentuje równocześnie szczęście i śmiertelne zagrożenie. Tylko że jako szczęście w podstawie, a jako śmiertelne zagrożenie w momencie, kiedy go zlekceważymy, zignorujemy lub zaatakujemy. I tu postawię kropkę, jeśli chodzi o węże. Myślę, że to jest dobry moment na zakończenie. Deduciec, ja wiem, że pisze tutaj, że żmija jest wężem. Wiem o tym, to znaczy mnie się kojarzy żmija, że jest kobietą, a wąż facetem, ale to już taki żarcik na bok. Zaskroniec nie jest jedynym niejadowitym wężem w Polsce, wiem o tym. No, cztery mamy podobno. No, ale wszystkie niejadowite, zobacz, jaką mamy sympatyczną faunę i florę w Polsce. Nawet pająków jadowitych nie mamy. Fajnie, nie?
trzęsień ziemi, takie no, błogosławiona ziemia. Ale dobra, bo już zaczynam gadać od rzeczy. Kochani, Anna Jachowicz, tak, baśnie rosyjskie będą przerobione, Thunder Bob Wąż występuje w logo służby zdrowia, w logo służby zdrowia występuje też pęknięte serce, więc ja bym tutaj nie szedł tym tropem. Natomiast, kochani, dziękujemy wam za dzisiejszy udział w audycji. Ja wiem, że jestem trochę taki niebaro, ja sam się czuję niebaro, ale mam nadzieję, że nie sparchaciłem tego nagrania i że wystąpiłem w miarę pomocnie do słów, które mówił Mewkor w odniesieniu do tematów, które ja zadałem. Tak w dużym skrócie. I oczekuję na kolejne audycje, bo się trochę rozkręciłem, pomimo tego, że się nie najlepiej czuję. Myślę, że dużo mi da kolejne nagranie, jeszcze bardziej się rozkręcę. Dziękuję ci, Mewkor, za udział w dzisiejszym nagraniu. Dziękuję za tą wiedzę, którą nam przekazałeś. Dziękuję wam wszystkim. Ja również dziękuję za możliwość, bo przyznam szczerze, jestem sam nie zaskoczony, że się tak jakoś popłynęło na fali. No widzisz, jak fajnie. Albo my jesteśmy udanym tandemem po prostu, ja to zawsze mówiłem. Tak, to prawda, prowokujesz u mnie takie najbardziej proste i często klarowne przekazy, więc dzięki. No i tu o to chodzi, nie? Żebyśmy się wzajemnie nakręcali i motywowali do wypowiedzi. Tryskasz teraz większą ilością energii życia. Widać, że audycja wbrew pozorom bardzo się podniosła. Podniosła, tak, nie? Aż czuć tą radość i energię życiową od ciebie bijącą. Tak, ja myślę, że im dłużej bym siedział tak właśnie liżąc rany po chorobie, tym bardziej bym się w niej chyba zasklepiał, a tutaj trzeba po prostu wyjść do ludzi zgodnie z twoim kopniakiem i powiedzieć, dobra, trochę mnie męczy, ale będę gadał. I się nakręcam. No i dobrze. Czekaj jeszcze tutaj, bo widzę, Mario się do mnie... Mario, musisz do mnie koniecznie napisać maila, na mojego maila, dlatego że jak jesteś u mnie na YouTubie, ja już pisałem posty, zaglądajcie w zakładkę posty na YouTubie w społeczność, zwłaszcza wspierający. Pisałem wam, że nie mam dostępu do waszych maili, więc nie mogę wam wysłać zaproszeń indywidualnych na Discorda. I to jest kłopocik. Jeżeli byście się do mnie odezwali mailowo, to ja wtedy mogę wysłać wam zaproszenie. I tutaj tu leży problem pogrzebany, bo niestety YouTube nie udostępnia nam żadnych danych kontaktowych osób, które są wspierające. Ani niestety też pogrzebany. Tak, tutaj jest, tu się Wąż zagłębił. Więc tak. Mario, koniecznie mailucha do mnie, mewskype@gmail.com i ja ci odeślę zaproszenie. Z polskich znaków oczywiście. Tak. Tam nie ma polskich znaków, to był taki mój żart, suchar. Ale jak już nie suchary, to znaczy, że się lepiej czuję, także jest okej. Okej, kochani, dziękuję wam za dzisiejszy udział w audycji, dziękuję za obecność, dziękuję za łapki w górę i łapki w dół. Jeżeli komuś się nie podobało, ale to też informacja zwrotna dla nas. Polecamy się gorąco, audycja będzie zapowiedziana u Mewkora w tym tygodniu. Myślę, że zwyczajowo ty lubisz czwartki, ale to chyba już tam indywidualnie sobie ustalimy. Czwartki to są nieluźne tematy, tak mam przewidziane, że czwartek to tematy, które są takie bardzo na luzie. Na przykład Wąż. Przez ON, Wąż. Fajnie się to pisze, czyta Wąż. No, życzę wam jeszcze wszystkim udanej niedzieli. No i przepraszam za moją chaotyczność, ale ja wracam do zdrowia. Dzięki wam też. No. Halo, mówię dobranoc. Dobranoc. No, to do usłyszenia, kochani. Proszę się odzywać do Mewa na maila, bo tak jak powiedział, tam coś nie robią. Ja już nie wiem, co mówię. Ja muszę się położyć, także ja już idę. I do usłyszenia, do zobaczenia, kochani. Pa, pa. Do zobaczenia wszyscy, dobranoc. Pa, pa. Pa.